Dzisiaj porozmawiamy sobie o czterech sposobach na to, żeby klienci ci zaufali. Cześć z tej strony Piotrek z kanału Budowalka i jak zapewne wiesz, zaufanie to jest taka waluta bardzo ważna dla branży budowlanej, ponieważ no, branża budowlana ma taką trochę kiepską opinię wśród klientów. Jest dużo nierzetelnych firm, które no, rzutują takim złym obrazem na całą branżę. Dlatego bardzo ważne jest, żeby to zaufanie zbudować, i jak zapewne słyszałeś, ludzie kupują od osób, które znają, lubią i którym ufają. I tak to zwykle jest, tak się przyjęło. I Twoim zadaniem właśnie jest dać się znaleźć, dać się lubić i dać ludziom szansę, żeby ci zaufali. No, jakie są takie cztery elementy, które szybko budują zaufanie? No, przede wszystkim jest to komunikacja. Częsta komunikacja, dokładna komunikacja, Ech, nie banie się tego, żeby zadzwonić do klienta, jeżeli coś robisz nie tak. No komunikacja taka jasna i konkretna, i dotrzymywanie słowa również to jest bardzo ważne, żeby kiedy mówisz, że coś zrobisz, że kiedy mówisz, że przyjedziesz na daną godzinę, to spotykasz się z klientem o danej godzinie. Kiedy mówisz, że i jutro wyślesz ofertę, to wysyłasz tam ofertę. Kiedy mówisz, że zaczniesz pracę tego i tego dnia, to zaczynasz pracę tego i tego dnia, lub dzwonisz, właśnie komunikujesz klientowi, że to się nie wydarzy z różnych powodów. Ja wiem, że to są ciężkie rozmowy, że czasem nie wiesz po prostu zupełnie, co masz powiedzieć klientowi, bo no, coś ci się posypało, jakiś projekt ci się posypał, i teraz no, klient dzwoni do ciebie albo ty masz do niego zadzwonić i umówić projekt, ale nie wiesz zupełnie, co powiedzieć. No ale no, niestety musisz zebrać się w sobie i nawet nawet jeśli masz powiedzieć, słuchaj, panie Zenonie, no nie wiem niestety, co mam ci powiedzieć, bo takie i takie takie rzeczy się wydarzyły i niestety nie jestem w stanie przewidzieć, kiedy będę mógł zacząć ten projekt. To jest dużo lepsze niż po prostu nieodbieranie telefonu i unikanie rozmowy, bo to tylko prowadzi do popsucia tych relacji. Także musisz zbudować relacje przez komunikację, przez budowanie zaufania, przez mówienie prawdy przede wszystkim i. No, jeżeli coś obiecujesz, to wypełniasz to dokładnie w takim zakresie, jaki obiecałeś. Drugim elementem, który bardzo szybko buduje zaufanie, jest Twoja strona internetowa. Czy tego chcesz, czy nie, ludzie szukają informacji w internecie na temat Twojej firmy, zanim Cię zatrudnią, czy zanim się z Tobą spotkają. I strona internetowa jest tutaj w tym procesie bardzo ważna. Dlatego zanim zbudujesz sobie stronę sam, to zastanów się, czy nie lepiej jest wziąć kogoś, kto zna się na tym. Zna się na tym, co ja przez to rozumiem. No, do budowania zaufania na stronie internetowej ważne są treści, jakie na tej stronie są przedstawione. Ważne jest dobór czcionek. Czy tego chcesz, czy nie, czy w to wierzysz, czy nie. Dobór czcionek ma znaczenie. Psychologia kolorów ma znaczenie. Dobór zdjęć i odpowiednie ustawienie zdjęć, odpowiednie. No, zwrócenie uwagi na pewne elementy, właśnie hierarchia informacji jest bardzo ważne do tego, żeby zbudować zaufanie. Struktura strony jest bardzo ważna. Jakie elementy, w której kolejności się pojawiają na stronie, to właśnie buduje zaufanie. Jakiś dowód społeczny. To wszystko jest bardzo ważne. I jeżeli nie masz o tym pojęcia, to twoja strona nie będzie dobra. I no, niestety, są obecnie dostępne na rynku kreatory, ale no nie wystarczy po prostu wrzucić pewne elementy na stronę i oczekiwać, że ona będzie dobrze działała. Sam dobrze wiesz, że no również twoje usługi niby wydają się takie proste, ale w rzeczywistości proste nie są. I mimo, że ktoś podpatrzy na przykład, jak coś robisz, to potem zrobić to samemu jest dużo trudniej. Dlatego no jest masę niuansów, które sprawiają, że ta strona jest albo dobra, albo konwertuje dobrze, albo buduje zaufanie wśród klientów. Albo nie. Dlatego nie, nie wystarczy, tak jak mówię, wrzucić informacje na stronę i liczyć na to, że one zaczną zdobywać ci klientów. No nie, tak to nie działa. Zanim powiem Ci o kolejnym elemencie, chciałbym, żebyś się zatrzymał i kliknął lajka. Like to pomoże mi rozwijać kanał i pokazać YouTube'owi, że to co robię ma wartość nie tylko dla Ciebie, ale również dla osób, które również tak jak Ty prowadzą biznes budowlany, czasem są trochę pogubione i chciałyby go rozwinąć, chciały, chciałyby zdobyć po prostu informację. Także myślę, że robię coś unikalnego, coś ważnego i chciałbym, żebyś pomógł mi to promować. Ok, lecimy do punktu trzeciego. Trzecim punktem jest rozmowa telefoniczna. Twoja pierwsza rozmowa z klientem jest również bardzo ważna. Nie wiem, czy wiesz, ale ludzie formułują sobie zdanie na temat drugiej osoby w ciągu jednej dziesiątej sekundy. I to jest wytworzone ewolucyjnie, ponieważ nasi pra, pra, pra musieli bardzo szybko podejmować decyzje na temat tego, czy ktoś jest wrogo do, do nich nastawiony, czy nie wrogo do nich nastawiony. Czy mają uciekać, czy się bronić, czy po prostu zacząć z nim rozmawiać. Mamy bardzo szybko, bardzo wyczulony ten mechanizm określania takiego pierwszego wrażenia i dotyczy się właśnie również stron internetowych, to dotyczy się wyglądu człowieka, no i również rozmowa, intonacja, głosu, to też ma znaczenie. Dlatego właśnie mówi się, że powinieneś odbierać telefon uśmiechnięty, ponieważ ludzie wyczuwają to po drugiej stronie słuchawki i wtedy ta rozmowa zupełnie przebiega w zupełnie inny sposób. jest Zresztą przekonaj się sam, zadzwoń do urzędu skarbowego na przykład, do znudzonej pani, która odbierze i powie czego. No i ty też nie powinieneś traktować właśnie rozmowy telefonicznej jako natręctwa, tylko coś co też buduje kontakt z tym klientem i nie traktuj tego jako sprzedaży, tylko bardziej jako rozmowę z klientem dowiadywaniu się o potrzebach tego klienta, o jego projekcie, o jego potrzebach i o tym, czy ty i twoja firma no, jesteście w stanie te potrzeby zaspokoić. To są różne potrzeby. Może ktoś ma potrzebę taką, że chce zrobić projekt bardzo tanio i Twoja firma nie nadaje się do tego, żeby ten projekt zrobić no, w takim budżecie. Traktuj to jako rozmowę, jaką taką zwykłą rozmowę nie wiem, ze znajomym. Po prostu staraj się wyłuskać od niego najważniejsze informacje i potem zdecydować, czy Twoja firma. Nadaje się do tego, żeby mu pomóc? Czy się nie nadaje do tego, żeby mu pomóc? No ale jak mówię, nie możesz tego traktować jako natręctwo, i jako coś, co po prostu musisz zrobić, tylko coś, co powinieneś zrobić z entuzjazmem, z ochotą. I to pomoże ci w budowaniu zaufania wśród klientów. Czwarty już element dotyczy sposobu Twojej pracy. Może nie, nie da się go użyć, zanim zdobędziesz klienta, ale zaraz opowiem Ci o tym, jak możesz go użyć w procesie sprzedaży. No i właśnie to, w jaki sposób wykonujesz pracę, również jest bardzo ważne. Czy właśnie Twoi pracownicy pojawiają się na czas, czy rzeczywiście ta praca idzie do przodu, czy miejsce budowy jest w miarę utrzymane w porządku. Wiadomo, że nie, nie da się sprzątać zupełnie wszystkiego każdego dnia, no ale jakiś tam poziom posprzątania musi być, żeby. Jak najmniej problemów sprawiało klientom to, że, że tam pracujesz u nich na, na, na projekcie, powiedzmy. No, powinieneś dbać o takie elementy, które myśleć cały czas o kliencie o tym, jak on się czuje, jak on odczuwa tą Twoją pracę jakie doświadczenia tworzysz dla klienta. No i ta właśnie ta komunikacja i sposób pracy również jest bardzo ważny. Na przykład to, w jaki sposób Twoi pracownicy zachowują się na budowie, czy Często robią sobie przerwy, czy kłócą się, czy są jakieś donośne głosy, krzyki, czy wszystko jest jakieś spokojnie, idzie po prostu do przodu, czy są jakieś przestoje na pracy, bo masz na przykład 2-3 projekty i część ludzi wyrzucasz tam, część tam, część w ogóle nigdzie, i albo rzucasz kogoś, żeby udawał, że pracuje. To wszystko ma znaczenie dla budowania zaufania, bo nie jest sztuką wygrać projekt, ale zrobić go w taki sposób, żeby klient był naprawdę zadowolony z całego procesu, z całego doświadczenia, jakie, jakie ma z Twoją firmą. No i dlaczego to jest ważne? Dlatego, że taki zadowolony klient to jest twój najlepszy sprzedawca. Możesz wtedy poprosić takiego klienta, żeby dał ci referencję, żeby dał ci swój numer telefonu, żebyś używał tego numeru telefonu dla każdego potencjalnego klienta, żeby mogli do niego zadzwonić i porozmawiać z nim o tym, w jaki sposób współpracuje się z twoją firmą. I taki zadowolony klient no, będzie właśnie najlepszym twoim sprzedawcą, bo ty możesz mówić wiele rzeczy, ale jeżeli powie to klient, twój były klient, to ludzie mu bardzo szybko uwierzą. Także te cztery sposoby są myślę bardzo ważne, bo zaufanie jest tutaj kluczowe. Jeśli ludzie Ci ufają, to nie będą mieli problemów z tym, że masz trochę wyższe ceny niż Twoja konkurencja. A jak wiesz troszkę wyższe ceny to są troszkę wyższe marże i koniec końców dają Twojej firmie bardzo dużo i za te same pieniądze możesz pracować dużo mniej. Możesz rozwinąć firmę dużo mniej, a żyć, żyć Ci się będzie dużo lepiej i dużo spokojniej. Dlatego to zaufanie jest no, jednym z najważniejszych rzeczy w Twojej firmie i musisz o nie dbać, o swoją reputację i zaufanie musisz mocno dbać, bo bardzo szybko i bardzo łatwo jest je stracić. Ok, to tyle na dzisiaj, do zobaczenia już jutro w kolejnym odcinku. Cześć!